Rycerski obóz to jedna z propozycji spotkań w Muzeum w Grudziądzu w ramach Białych Wakacji. W trakcie spotkań uczestnicy zapoznawali się z kodeksem rycerskim, średniowiecznym rycerzem, elementami składającymi się na uzbrojenie ochronne, bronią, którą posługiwali się rycerze. Czyli to jest tak zwane rondo. To jest furażerka. Powiedz. Furażerka. Ok? Furażerka. Świetnie. Mamy jedno trudne słowo za słowo. Teraz to jest bluza, nazwijmy to tak, robocza. Takie bluzy były używane do pracy. W stajni na przykład, w polu. Czyli jak taka bluza się zniszczyła, to nie był problem. Bo ta bluza po prostu szła od razu na śmietnik, co miała właściwie na szmaty, żeby powiedzmy sobie nawet... Koalicyjka, dobrze. Spodnie są, jak się nazywają? Bryczesy, świetnie. Na nogach co? Buty i ostrogi. No to możemy powiedzieć buty do konnej jazdy albo oficerki. Jedno i drugie jest poprawne. Dobrze, czyli zobaczcie, w takim mundurze wychodzono do miasta, pełniono służby na terenie koszar, brano udział w niektórych oficjalnych imprezach i występowano także na zawodach konnych. Rzadziej używano takich bluz, na przykład na poligonie. Z jakiego względu? Żeby nie pobrudzić ich. Dobrze. Dlaczego furażerki? I tutaj zobaczcie, miękka czapka. O co chodzi? Te czapki są inne, ale łatwo je wybrać. Te można wybrać. Jeżeli pojeździcie kiedyś konno, to zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Po jakimś jeżdżeniu będziecie mieli zacieki od potu na tych czapkach. Więc łatwo je jest wyszorować i nie zniszczycie jej specjalnie. A druga rzecz, to ta wymiana takiej furażerki to też nie problem. Czy na przykład takiej mięciutkiej czapki. To jest bez problemu.